Z ubóstwem podkarpackich mieszkańców wsi w XIX wieku kontrastowały posiadłości szlachecko-ziemiańskie. Jedną z nich jest dworek ze Święcan zbudowany z drewna jodłowego i cegły. Pod okapem biegnie koronkowa listwa snycerska nadająca mu lekkości. Na blisko 400 metrach kwadratowych urządzono 11 pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Z ganku prowadzi wejście do domowej kaplicy. Kaplicę zdobi polichromia w stylu neogotyckim. Na jednej z belek odkryto napis: ten dom stawiany roku 1861, majster Socha. Z dawnego dworu nie zachowały się żadne sprzęty. Wyposażenie pozyskiwano przez lata od byłych właścicieli majątków. Domowa przestrzeń otwiera się sienią główną, prowadzącą do pomieszczeń mieszkalnych. W sieni znajdują się lustra, wieszaki na odzież, skrzynie, krzesła i trofea myśliwskie. Wchodzimy do jadalni czwórki na planie. Jadalnia to serce domu. Spotykali się tu wszyscy domownicy przy rozkładanym, ustawionym na środku stole. W jadalni zgodnie ze zwyczajem znajdowały się portrety przodków, w tym przypadku rodziny Łebkowskich z Czeszyna. Oprócz przeczotowej komody i kredensu za stawą znajduje się tu stolik z marmurowym blatem pod samowar. Z pokoju stołowego przechodzi się do salonu po prawej stronie. Są tu więc liczne miękkie krzesła i fotele oraz rozłożysta sofa. Z salonu można przyjść do gabinetu pana domu, oznaczonego na planie dwójką. Tu można się było spotkać przy fajce i kartach. Okazjonalnie mogło to być miejsce dla gości, stąd wstawiono tu łóżko. Przy krześle obok nocnika stoi urządzenie do ściągania butów w kształcie krokodyla. Męski charakter pomieszczenia podkreśla spluwaczka potrzebna podczas palenia tytoniu i broń myśliwska. Ozdobą pomieszczenia jest XVIII-wieczny wschodni kobierzec modlitewny zawieszony nad stolikiem do gry w karty. Z gabinetu i z sieni przechodzi się do kancelarii, w której pan domu administruje majątkiem i przyjmuje gości oraz interesantów. Jest tu biurko z nadstawką, a na ścianie wisi telefon oraz zegar. Przechodzimy na lewą stronę budynku. Znajduje się tu najbardziej prywatne pomieszczenie, czyli sypialnia właścicieli, pełniąca równocześnie funkcję buduaru. Wyposażona jest w komplet mebli z nieboska. Intymny charakter tego miejsca podkreślają obrazy o tematyce religijnej i mitologicznej oraz obecność kosmetyków i przedmiotów pielęgnacyjnych. Ostatnim pomieszczeniem mieszkalnym jest pokój dla dzieci. Jest tu drewniane łóżko dla nastolatki oraz metalowe łóżeczko dziecinne i kołyska na paskach z dworu Przemiennej. O domowej edukacji świadczy dziecinne biureczko. Pozostałe trzy pomieszczenia to pomieszczenia użytkowe: kuchnia, kredens i sień gospodarcza. Pod numerem 10 na planie znajduje się kuchnia z przylegającą do niej sienią. Kuchnię lokowano w budynkach jak najdalej od pokoi mieszkalnych ze względu na zapachy. Trzon kuchenny wyłożony jest białymi kaflami. Posiada wysoki drewniany okap i żeliwną płytę grzewczą. W kuchni znajdują się różne stoły, ramy i liczne półki na naczynia oraz przybory do gotowania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że rekonstrukcja tego wspaniałego dworu była kosztowna i pracochłonna. Zajęła aż 10 lat. W przylegającym do kuchni pokoju kredensowym stoi stół, na którym przygotowywano potrawy do podania bezpośrednio do jadalni. Przechowywano tu również zastawy i bieliznę stołową. W pomieszczeniu tym znalazło się również miejsce na łóżko dla gospodyni. Za parawanem jest miejsce na umywalkę i przenośny sedes.
Otwarcie tego najbardziej okazałego i unikatowego obiektu miało miejsce we wrześniu 2013 roku.